Można uwagę, którą poczynił Szczepan wobec uczonych w piśmie i starszych ludu, zamienić na pytanie. A uwaga była następująca. Zwrócił się do nich i mówił do nich, że ich karki są twarde. To znaczy są na tyle pyszni, że nie chcą się kłaniać Panu Bogu, tylko Bogu, którego sobie stworzyli. Że ich serca są oporne, ale uszy także. Nie potrafią słuchać, nie potrafią patrzeć na drugiego człowieka przez pryzmat miłości. I można by to stwierdzenie Szczepana zamienić na pytanie, dlaczego ludzie często są pyszni, dlaczego nie kierują się sercem i dlaczego nie potrafią drugiego człowieka słuchać. I odpowiedź jest bardzo prosta. Szczepan wyjaśnił to w następnym zdaniu. Ponieważ ci ludzie nie mają kontaktu z Bożym Duchem. I kiedy pamiętamy słowa Księgi Ezechiela, 36 rozdział, to tam Pan Bóg mówi, zabiorę wam serce kamienne. No to te trzy rzeczy, twardy kark, zatwardziałość i nieumiejętność słuchania, zatwardziałość serca, składają się na te definicje kamiennego serca. Szczepan mówił po prostu do tych ludzi, dlaczego wasze serce jest kamienne? Ponieważ nie przyjęliście Bożego Ducha. I dlatego przestrzegamy nas, chrześcijan, że potrzebujemy przyjęcia Bożego Ducha, ponieważ możemy w pewnym momencie stać się ludźmi, którzy z pychą myślą o innych, nie kierują się sercem, ale również nie potrafią drugiego człowieka słuchać. I to by było bardzo straszne, gdybyśmy pozostali w takiej postawie.